Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz zdobyć 1000 level w Fortnite. Siema, z tej strony Łezifisz, tak przed chwilą zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz do wejścia mojego Instagrama Łezivek podłoga. Ponadto zapraszam również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu Łezif w sklepie w Fortnite, byłbym wam serio mega wdzięczny, na przykład jakbyście kupowali karnet bojowy z tym kodem. A w dzisiejszym filmie przedstawię wam sposób na expa, także naprawdę, naprawdę ciekawie. Więc każdy komentarz o treści exp serduszkuje. A was zapraszam już do filmu. Dobra widzowie, więc jesteśmy już w gierce i jak widzicie dzisiaj wyjątkowo nie nagrywam wam gameplayu Travisem, no bo dzisiaj mamy inny rodzaj filmu, ponieważ dzisiaj przedstawię wam błąd na expa, dokładnie tak. No i ogólnie, żeby wykonać ten błąd, musimy wejść na inny tryb niż Battle Royale, więc musimy sobie wejść po prostu na jakby tryb kreatywny. Po prostu musimy sobie wejść na tryb kreatywny. No i to właśnie zrobimy, widzowie. Dobra, a więc generalnie, no to musimy sobie tutaj wpisać tą oto nazwę wyspy. Oj, nie skopiowała mi się? Aż dziwne. Dobra, więc zaraz po prostu ją będę miał. Ale dziwne, że mi się nie skopiowała. Ogólnie, no to właśnie pierwsze co musimy zrobić, to wejść na tą wyspę, którą już wam tutaj podaję, czyli 1720, 4572, 4399. Klikamy sobie Enter i jak widzicie mamy tutaj po prostu, no taki jakby parkour, coś takiego. No i po prostu musimy sobie tutaj wejść na tą wyspę. I cały błąd na expa będzie naprawdę, naprawdę banalny. No i naprawdę myślę, że na luzie widzowie zdobędziecie mnóstwo, ale to mnóstwo expa. A jak powiem, wiecie, teraz mamy Kill of Midasa za 180 tysięcy expa czy coś takiego. Także myślę, że no po prostu spoko opcja, żeby sobie szybko tego expa zgarnąć. Oprócz tego widzowie, no to dodatkowo oczywiście mamy nowy sezon, karnet bojowy i fajnie sobie szybko go wbić. Dobra, a więc jak widzicie wczytało nas już do gierki. No i słuchajcie widzowie, ponieważ to co teraz wam pokażę jest naprawdę, naprawdę banalne. No bo jak pewnie wiecie, no to normalnie byście pewnie poszli gdzieś tam i sobie przechodzili tego parkoura. Ale ogólnie nie na tej mapce, na tej mapce kompletnie nie o to chodzi. Ponieważ musimy sobie pójść tutaj jakby jak mamy tutaj ten safe. I tutaj mamy tutaj miejsce do kupna itemków. Musimy iść dokładnie w to oto miejsce tutaj. I tutaj musimy sobie zatańczyć jakąś emotkę. Nie wiem, więc zatańczmy sobie powiedzmy tą emotkę. Dobra. No i widzowie, jak widzicie tutaj pojawiło się teraz nam takie, no ukryte coś. No i musimy po prostu przytrzymać tutaj nasz przycisk interakcji. I zostaniemy przeniesieni do takiego właśnie pomieszczenia, w którym mamy tutaj taki licznik. No i ogólnie, no to w momencie, w którym ten licznik się skończy, będziemy mieli możliwość wpisania kodu. Kodu, który po prostu pozwoli nam na zdobywanie naprawdę ogromnych, ale to ogromnych ilości expa. I naprawdę mega, mega szybko zdobędziecie tego expa. Ogólnie ciekawostka do tego błędu jest taka, że jeśli poczekacie jeszcze więcej niż jakby to odliczanie. Ja oczywiście nie będę tego robił, no bo no jakby ja nie potrzebuję expa, tylko chcę wam przedstawić po prostu ten błąd. Ale ogólnie, no to po prostu w tym sposobie chodzi o to, że jak poczekacie jeszcze dłużej niż to odliczanie, no to im więcej poczekacie, tym więcej expa będziecie zdobywać. Ogólnie, no tutaj to odliczanie to jest 15 minut, więc po prostu możecie sobie na przykład w tym czasie, nie wiem, obejrzeć coś, pouczyć się czegoś, posłuchać czegoś, czy obejrzeć jakiś mój inny film. Naprawdę, naprawdę byłbym wam wdzięczny wtedy. No i co? No generalnie widzimy się już, jak skończy się to odliczanie oczywiście, no bo tutaj za dużo chyba więcej nie da się powiedzieć na ten temat. Dobra widzowie, a więc jak widzicie, no to skończyło nam się właśnie odliczanie, czyli mamy tutaj 0 sekund, no i musimy wpisać ukryty kod. Ukryty kod, który jest dosyć prosty do wpisania, więc generalnie to tutaj jak widzicie teraz już się nam pojawiło, żeby użyć pinpadu. I tutaj wpisujemy 34 dokładnie tak i do tego 62. Także 3462 i klikamy tutaj ten przycisk. I jak widzicie jesteśmy przeniesieni do miejsca, w którym od razu nam nalicza expa. Ale wiadomo, no nie jest to jakaś ogromna ilość, dlatego lecimy to zmienić. I lecimy dokładnie w to oto miejsce widzowie, czyli do tego domku tutaj. No i po prostu dzięki temu będziemy mogli zdobywać tego expa jeszcze więcej. Ale już ogólnie na tym etapie tak naprawdę można z tym być przy komputerze widzowie. I tak ten exp będzie naliczany. Więc no jest to już naprawdę epicki punkt. Ale wystarczy jeszcze wejść tutaj. I z tego co pamiętam troszkę się zgubiłem. Także dobra, idziemy sobie tutaj i tutaj i tutaj. I tutaj chyba gdzieś był. O, dokładnie tutaj w tym miejscu.
I jak widzicie, no to od razu tego expa nam przybywa troszkę więcej. Mamy 7000, teraz 8000, 9000, 10. No tak naprawdę mniej więcej 1000 na sekundę nam już przybywa. Nawet troszeczkę więcej. Także no są to naprawdę, naprawdę spore ilości expa, ale oczywiście możemy go zdobyć jeszcze więcej. Nie było mnie dosłownie minutę i mam już 50000 expa, no niesamowite to jest. Ale dobra, mamy tutaj również kolejny ukryty przycisk ogólnie na tej mapce i właśnie lecimy go zdobyć, więc po prostu musimy iść znowu do tego domku, co byliśmy w nim ostatnio. No i ogólnie tutaj musimy iść do góry. No i widzowie, dokładnie w chyba tym miejscu, tutaj dokładnie tak, mamy kolejny przycisk na nieskończony exp, który po prostu pozwoli nam zdobyć tego expa znowu jeszcze szybciej. Jak widzicie, mamy już 52000 i tak naprawdę no, kwestia zdobyć tutaj jakieś 300-400000 expa, no to jest kwestia tylko i wyłącznie, widzowie, czasu. Także no naprawdę, naprawdę ciekawie. Dobra, widzowie, i teraz kolejny przycisk, który po prostu pozwoli nam znowu zdobywać tego expa jeszcze szybciej. Chociaż jak widzicie, no nie wiem, czy nam to potrzebne w ogóle, ponieważ no mamy już go prawie 80000, także naprawdę jest go sporo. Ale mamy tutaj możliwość zdobycia tego expa jeszcze szybciej, także no po prostu przetestujmy to, skoro mamy taką możliwość. Także dobra, lecimy sobie tutaj i dokładnie w tym miejscu będziemy mieli tego expa ogólnie do zdobycia jeszcze szybciej. A dokładnie to będzie gdzieś chyba tutaj, dokładnie tak. Dokładnie tak, i tego expa teraz mamy po prostu jeszcze więcej. No i ogólnie no tak naprawdę no to tutaj w zasadzie za dużo się nie zmienia. No po prostu tego expa z każdą po prostu chwilką zdobywamy coraz, ale to coraz więcej. To znaczy no naprawdę możemy go tutaj zdobyć mnóstwo. No ja mam przykładowo teraz 100000 expa, ale można go tutaj naprawdę zdobyć sporo, sporo więcej. Widziałem, że niektórzy nawet po 400 tego expa zdobywają, w sensie 400000. No i tak jak powiedziałem, różni się to tylko i wyłącznie tym, że po prostu jeśli poczekamy dłużej tam po tym głównym odliczaniu, który był na początku, no to wtedy zdobędziemy tego expa jeszcze więcej, tak możliwe 2-3-krotnie więcej. No i teraz myślę, że jak najbardziej możemy wyjść po prostu do lobby, żebym wam pokazał, że rzeczywiście to się realnie zapisuje i że realnie rzeczywiście tego expa dostaniemy na swoje konto. No i jak widzicie, widzowie, no to zdobyliśmy kolejne itemki. Także no naprawdę, naprawdę ciekawie. No i jak widzicie, zdobyliśmy również gwiazdki bojowe, czyli po prostu exp działa, błąd na exp działa. Także no naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, a więc to było już na tyle w tym materiale. Także jeśli wam się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem na tym kanale. Zapraszam na mojego Instagrama, Łezivek Podłoga. Pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści exp serduszkuje i zapraszam do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu Łezi w sklepie w Fortnite. Byłbym naprawdę, naprawdę wdzięczny, gdybyście na przykład kupili z nim karnet bojowy. Naprawdę, naprawdę jest to dla mnie, jako dla twórcy, widzowie, ogromne wsparcie. A jeśli macie jakąś sprawę do mnie czy coś, no to zapraszam na mojego Instagrama, Łezivek Podłoga. Tam jest najszybszy kontakt ze mną. No i co, mam nadzieję, że film wam się spodobał, a jeśli już, oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!